Halo, jesteś Ignacy, jesteś? Jestem, słuchajcie moi Witam drodzy. wszystkich. Tutaj biegną, tutaj widzicie czerwone kropki, które nas biegną. To jest właśnie bardzo duże zło. Bo przed sekundą to wczytaliśmy, mieliśmy masę problemów z połączeniem się, ale już jest. Tutaj stój niedźwiedź, gdzie ty idziesz do kurwy No to nędzy? patrzę na południe, co się dzieje. Gdzie są bajtery? Przed sekundą nas atakowały. Okej, wszystko A, pod już jest ich baza kontrolą. bardzo blisko, nie wiem czy widzisz. Właśnie widzę na mapie. Nie idziemy tam chyba, co? No już się zbierają do ataku, stoi ich kilkanaście. Dobra. Dobra, szybko usprawiamy produkcję, musimy stać gdzieś blisko siebie w miarę, wiesz? No to co, może ja ten węgiel zrobię w końcu. To razem to róbmy w takim razie. To rozmontuj te taśmy. I ten tutaj w sumie, to coś tutaj. To trzeba wszystko rozmontować. Idą bajtery, idą, chodź. Biegnę. Chodź tu. Dobra, jakby ktoś nie wiedział, co to są bajtery, jeżeli jakiś umknął poprzedni odcinek, to są właśnie te małe skurwysyny! A kurwy wykutasy! Zdechłem. I nie będę niczego. Mam ich. Ja nie mam niczego teraz, stary. Dobra, no ale obronieni jesteśmy. Nie mam nawet pistoletu. To szybko go zrób lepiej. No nie wiem, czy mogę. Chyba z płytek miedzi i z płytek zwykłych mogę. Coś jeszcze, jesteście atakowani? Nie, chyba. To no, czy coś tam pipczało? Nie, autosave był. Zbieraj te płytki, stare żelaza, bo one stoją po maksie tam. No to i ten węgiel chcę w końcu zrobić, wiesz? Dobra, poczekaj. Jak się robi pistolet? Miedziana płytka. Muszę zrobić pistolet i trochę naboi, bo zaraz będzie masakra. Tak, rób szybko. Bo będzie bardzo, bardzo źle. To do wszystkich, którzy hejtowali tę grę wczoraj w komentarzach. Znaczy niewiele tych osób było, bo jednak gra została bardzo dobrze przyjęta, mimo wszystko. To prawda. No, ale mimo wszystko do wszystkich hejterów, właśnie widzicie, to jest bardzo ciekawa gra. Bajtery prawie mnie zabiły. Na szczęście okazało się, że jestem lepszy od Ignacego i pokazałem klasę. Bo może jak kurwa tankowałem, bo ty byłeś gruby w tym czasie. Dobra, słuchaj, możesz sobie wziąć płytki sobie żelaza i weź sobie płytki miedzi i możesz sobie zrobić dużo naboi. Naboje mi są teraz niepotrzebne, a teraz tutaj kombinuję z... O, jest jedno wydobycie. Halo. Czy możemy zrobić laboratorium? Możemy. Drugie wydobycie. Ach, niepotrzebnie ten słup tutaj stoi. Mogę, dobra. Dobra, trzecie wydobycie węgla. Generalnie węgiel powinien też być w jakikolwiek sposób przenoszony na dół, bo jeżeli nie będziemy go mieli na dole, to też będzie źle. Jak się robi po 10? Shift prawy? Nie. Kurde. Piątkami robię alt prawy. Okej, już łapię. Słuchaj, niedźwiedź, zrobię turbo laboratorium zaraz, Dextera. Mhm. Żebyśmy po prostu nawet nie dostarczy do niego seryjnej produkcji, tylko wstawię je, żeby było po prostu. I tam wstawię po prostu kilka rzeczy. Czemu jest automatyzacja jako badanie? Tak. No bo było pierwsze. Nie, nie chcę automatyzacji. A czekaj, automatyzacji. Tak, chcę automatyzacji, zdecydowanie. To jest to pierwsze. Tak, zdecydowanie ją chcemy. No, dobra, wiem, co się robię. Skończy. Teraz się robi drugie to. I robię raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 10 i 10. Tak, to się chyba zgadza, bo chyba potrzebujemy 10 pierwszych tych beakerów, żeby zrobić ten tag. Poczekaj, sprawdzę. Tak, 10, dobrze. Kurde, kurwy kutasy, kamień mi przeszkadza. Mogę do niego strzelić? Nie mogę, bo mnie nie stać. Kurde, no już muszę naokoło zapierdzielać, naprawdę. No nie, nie. Popsuli mi cały zamysł, Ignacy. Co ci niedźwiadku zrobili, biedny? Muszę odwrócić nasze wydobycie w drugą stronę. O, to odwróć, co za problem. R-ko przekręcasz wszystko. W ten sposób. Tak się wkłada szybciej. Aha, kontrolem, dobra. Dobra. Wszystko już wiem. Tak, w takim razie. Masz jakikolwiek węgiel, który jest wydobywany i niezrzucany na taśmę, czy nie? Zaraz będzie. To jakiegoś jeden inserter jest potrzebny. A, znaczy nie będzie. To bardzo źle. R-ko zbieram? F-ką. A, R-ko to na razie przekręciłem. Mhm, tutaj to trzeba. Dobra. Tak. Zaraz nam prądu zabraknie. Szybko tak. To zrób lepiej. Coś ty wyprawiasz najlepsze. No bo tutaj się popsuło się, bo tutaj okazało się, że ten kamień wszystko po cały misterny plan. Bajdery, kurwa mać, chodź tu na dół. Masz pistolet? Ja nie mam amunicji. Ja mam. To ja tam niewiele zrobię, no to ja tam nie zaraz ci dam, no. Weź sobie płytkę po prostu miedzianą i żelazną i sobie zrób amunicję, masz w tabie, masz tam w okienku. Jeszcze raz atakują? Gdzieś niby tak. Dobra, biorę te płytki. O, w sumie miałem trochę. Dobra. No to musimy jakoś węgiel dostarczyć. Gdzie jest amunicja? Zrób sobie sam, na ostatnim masz. Tu. Chcę to robić, zwykły magazynek. Dziękuję. Dużo. Altem i prawym robisz po 5. No, one się już robią, 25 robię. Chyba miałem tutaj taśmę robić, z tego co pamiętam. Okej, taśma, moja taśma. Tutaj. Okej, płynie. Altem i prawym po 5, tak dobrze. Leci! Działa! Co działa?
Węgiel. Mhm. Strasznie blisko mamy bajtery nas, to jest dosyć... niepokojące. Tak. A, nie mamy prądu już, bo przestałeś dostarczać węgiel. No właśnie leci. Już właśnie leci. To trochę kurwa wolno. O, idzie! Wszystko idzie! Działa! Ignacy, to działa! Nie mamy mocy. Ale idzie węgiel. Przejebałeś słupy w jakiś sposób? Nie. Nie, wszystko jest. To czemu nie mamy tu prądu? Już mamy, dobrze. Wszystko działa. Mhm. Uff! No. Ukończona badania, automatyzacja, dziękuję. Dobra, teraz potrzebujemy pierwszą elektronikę? Nie. Logistykę? Potrzebujemy logistykę teraz, zdecydowanie, logistykę. Jak najszybciej. Czerwony pakiet naukowy, masz laboratorium już postawione? Tak, zrobiłem na szybko. Łapką. To jest laboratorium, drodzy widzowie, jakby ktoś nie wiedział. A dwa laboratoria. Tak, żeby troszkę szybciej robił. Szybciej to robię, dobra. Znaczy najlepiej to będzie zautomatyzować, ale musimy przede wszystkim zabezpieczyć kilka większych złóż. Żeby to zrobić, to ja bym tak przede wszystkim postawił trzy kopalnie, zaraz to zrobię szybko. Trzy kopalnie. Będę potrzebował zrobić trzy kopalnie do węgla. Zrób mi dużo, jakbyś mógł tych taśmociągów dużo. Dobra, taśmociągów dużo. Robi się. Będzie trzeba podciągnąć z kopalni. Robię. Dobra. Ogólnie rzecz biorąc, jest coś takiego jak zautomatyzowany piec? Tak, ale dużo później. Do pieca najlepiej dostarczać na początek kontrolę? Do pieca najlepiej na początek dostarczać jednak... Jak to się robi? Aha, tak, dobra. A co to jest podajnik długoramienny? Bo przez dwa przekłada ci, bo zwykły inserter przekłada z jednego, przerwa i drugi, a długoramienny przekłada ci dwa, przerwa, podajnik, przerwa i taśma. No, czyli ma na 5 długości. Słucham? 50 taśmociągów mam, chodź. Montujmy to szybko. Prąd będzie tu trzeba dociągnąć, obowiązkowo. Dociągnę, spoko. Chodź, masz taśmy. No dobra, spoko, wrzućmy. To zacznij to robić, no. Dokąd? Do bazy? Tak. Ciągnij to. Śmiesznie. Masz drewno? Jakiekolwiek? Bo wszystko straciłem. Nie mam, nic nie mam. Słupy trzeba zrobić. Mam kilka słupów, mam 10 słupów. No to nie starczy. Wiem, ale no... Zajmę się tym, spoko. Ty zajmę się czymś innym, ja się zajmę tym podłączeniem do tego. Dokąd to taśma idzie? Aż tam do piecy? Tak. Dobra. Przez żelazo to pyknę, będzie szybciej. Potrzebujemy to zrobić, żeby podciągnąć to pod piecę i potem się to przekręci. Dobra. Kolejna taśma. Jestem mistrzem ciągnięcia taśmy. Dobrze, ciągnij taśmy zatem elegancko. Ja zrobię zaraz inserterów kilka i pokażę ci, co zrobimy z wunglem. Długa ta taśma, bardzo. No nie, nie, halo. Proszę tego nie robić. Halo, proszę tego nie robić. Halo, gro. Halo, co się stało? Dobra, tak. I to trzeba robić prawym. Po piątkach, dobra. Robię taśmociągów, więc... Spoko, mam już. Dokąd to ma iść konkretnie? Gdzie on się pokażę, jak to przeciągniemy. Zrobimy teraz tak. Możemy... Mamy logistykę? Nie, nie mamy logistyki. Mamy jeszcze. Musimy zrobić kilka badań w łapce. Z 5 najlepiej. Idę po... Bo będziemy zaraz potrzebowali splittera jednego. Jednak okazało się, że mam drewno. Robię te słupy. To rób i ciągnij ten prąd, a ja tutaj wszystko ogarnę. Źle to zrobiłem, poczekaj. Słupy. Podciągnij podłącz do prądu i... Nie jestem pewien, ale chyba bajtery się zbierają. Tak, i nawet zaraz atakują chyba. Dobra. Zrobimy prostą taką linię produkcyjną na sam początek. Ale ten za momencik będzie powinno działać. Kurwa, nie rób tego. Sięgnie, dobra. Jeden słupek. Rozumiem, że musi znajdować się w zasięgu tego słupa, czyli w tej... Dokładnie, w tym paseczku, czyli, który słup ma. Czyli będę je oszczędzał. Bajtery, kurwa. To szale? Tak. Trzeba repair paki zaraz zrobić. Co to są repair paki? Możesz je robić tam przy amunicji. Naprawiasz sobie nimi. Jak sama nazwa mówi. Okej. Okay. Ciągnę prąd. Jestem mistrzem ciągnięcia, jak już mówiłem. Dobrze, cieszę się. Słupy i do. Za daleko słupy, dobra. Dwa. Te silniki wystarczą nam parowe, żeby to wszystko zasilić? Nie wiem. No zaraz się dowiesz. Nie takiej odpowiedzi oczekiwałem. No zaraz się dowiesz, skąd mam wiedzieć to. Okej, nie wiem, czy pod... Chyba podpiął... Tak, produkuję już, działa. Dobra, ale to musisz podciągnąć. Podciągnąłeś pod naszą linię produkcyjną? Co w sensie? No, czyli gdzie działa ten prąd, no. Ale tak wydobywa? A tam jeszcze. Czekaj, wydobywa. Widzę, że tutaj brakuje ci prądu chyba. Przede wszystkim go nie mam podciągniętego, więc musisz go poprawić kablami zaraz. Chwila, moment.
Chwila, moment. To coś będzie takiego tak. Zrobimy. I to jest bardzo prosty sposób na podawanie. To, przepraszam, tworzy. Misiu kolorowy. Dlaczego tam masz pociągnięty? Dobra, okej, spoko. Ale wysyła węgiel, już dobrze, to jest najważniejsze. No wysyła. Zjebałem. Przekręcaj szybko te kierunki podajników, trzeba przekręcić szybko. Nie w tą stronę poszło. Tak. Bo ja pewnie najpierw pozasilam to wszystko. Bo najpierw powinny pobierać z. Czyli powinny być w tę stronę. Zjebałem. Czyli co? Bo one powinny pobierać tą płytkę, a nie je wyrzucać tutaj. Czyli w drugą stronę totalnie, tak? Tak, totalnie w drugą stronę. I teraz trzeba długo rękę te insertery zrobić. Dobra. Taśma poszła. Pozbieraj wszystko z taśmy, żeby ona była samym węglem. Żeby nie było bałaganu na niej. Dobra. A, i ja teraz insertery potrzebuję zrobić, żeby z tej strony pobierały, tak? Okej, dobra. Nie tak. O, tak. O, właśnie. I zobacz, jak ładnie jest zasilane węglem wszystko. I teraz tak, czerwone insertery potrzebujemy zrobić. Czyli logistykę, trzeba kilka tych fiolek zrobić badaniowych. I zaraz zautomatyzujemy sobie też te fiolki badaniowe, a to za momencik. Idę na południe coś, czegoś poszukać. Jak chcesz, to możesz postawić automatyczne kopalnie na tym, na miedzi już. Miedzi, właśnie tak myślę nad tą miedzią, ale tutaj obok jest większy zasób miedzi. No to spróbuj postawić połówkę, jak się chodzi, tak, okej, okay, dobra. Dobra, automatyczne kopalnie. No nam pójść już logistyka i wtedy będę mógł zrobić czerwone insertery. I czerwonymi inserterami, tak, to przede wszystkim to trzeba zmienić. Słupek to powinien stanąć tutaj. Ale pierdolnik jest z tym prądem, ja jebie. Ładnie to wygląda. Nie wygląda. Estetycznie. Nie wiem, gdzie ty, kurwa, estetykę tu widzisz, ale okej. Okay. To twoje wydobycie miedzi coś nie za bardzo. No dobra. Ojej, już widzę, jaki będzie problem. Jaki? Z wyjęciem przez długo ręki insertery. No dobra, okej, okay, to przyznam ci rację, że po tej stronie to musi stanąć. Dobra, to musi stanąć tutaj. Niech się skończy robić logistyka i wtedy będzie już wszystko dobrze. Będzie logistyka, to możemy działać. Ty jesteś niepotrzebny. Automatyzuję miedź zaraz. Chyba. Brakuje mi tego. Pokój mi żelaznych płytek. Dobra, idę po żelazne płytki. Alt? Nie. Tak. Co mam ciebie, Ignacy? Wiesz co, tak, zautomatyzowałem. Teraz potrzebuję zrobić czerwone insertery zaraz. A to za moment. Ja tutaj zabieram. Ok, skończyliśmy badania kolejne. Super, teraz tak. Ustawmy pancerze, tak. I teraz tak, weźmiemy, trzeba czerwone insertery teraz zrobić, zrób trochę pasa. Mam dużo pasów. I będziemy potrzebowali trochę podziemnego taśmy. Najlepiej, kurde, wiesz co, zamiast tej zbroi pieprzonej, to powinniśmy zrobić... Kurde, jak się to ładnie nazywa. Czekaj, muszę zastanowić się jeszcze, jak poprzestawać to wszystko. Większe kable, potrzebujemy mieć te metalowe kable. Metalowe słupy, bo one mają większy zasięg, a tego mi cholernie teraz brakuje zasięgu. Bo... Możemy takie robić? Tak. O nie, wszystkie! Jak się to anuluje? Tak, okej, dobra. Będę zaraz automatyzował naszą super mega kopalnię miedzi. Dobra. Wypalacie? Wypalacie, dobrze. Dobra. Tutaj i do tego jeszcze jeden słupek. Energia jest bardzo ważna. Okej, i jeszcze słupek tutaj. Miedź się automatyzuje, ale to nie jest coś, co mnie teraz cieszy. Mhm. Dobra, jeszcze z jedną i jeszcze z jedną. Będzie mi dużo miedzi. O, w ogóle drewno tu jest. Fajnie. Okej, okay. I teraz właśnie się zaczynają problemy, jak widzę. W sensie nie dzieje się to, co bym chciał, żeby się działo. Potrzebuję teraz tak tutaj podziemny pas transmisyjny, czy taśmociąg, to się jak to tam nazywa. Powiedz mi, Ignacy, dużo miedzi potrzebujemy? Co, tyle starczy, ile masz. Staraj się je rozkładać po dwóch stronach, bo w tym momencie one zrzucają wszystko na jedną stronę, jak widzisz. I to jest dużo cięższe do wyzbierania. W takim razie... O, skończyliśmy danie kolejne. Teraz potrzebujemy... Inserter stack size, nie jestem pewien. O, karabiny, zdecydowanie. No tak. Teraz tak, potrzebuję podziemną taśmociąg. Niech się skończy to robić dziadostwo. Dobra. A słyszałeś w ogóle, widziałeś, że ten, że zasadniczo wrócił pan od picia, od testów? To, tak, że on tam widziałem tylko jakieś pytania, odpowiedzi robił. Tak, dokładnie. Do tego wrócili. Czekaj. Chwała im, dobry kanał, polecam. Dobra, zrobimy tak i tak. Okej, mieć działa, do tego podajniki potrzebne. Okej. Tak, dobrze, powinno zadziałać, tylko teraz muszę zamienić miejscami. Tak i
i tak, tu będzie dobrze. Ty podajesz na taśmę, super, super, super. Teraz tak, ty zabierasz z tej taśmy. Ty zabierasz z tej taśmy, a ty wykładasz na tę taśmę. Dobrze. Teraz o, szybki ty... podajnik, on ma jakie te? Jest, no, dużo szybszy. Co ci tak będę mówił? Znaczy, nie zawsze są potrzebne. Przede wszystkim to musimy zautomatyzować wiele rzeczy, bo na razie fabryki nam niczego nie robią. Teraz tak, to samo będziemy musieli zrobić z tej strony. Przede wszystkim mówię, trzeba zautomatyzować masę rzeczy, które nie mamy zautomatyzowanych. To znaczy, dostarczanie surowców do fabryki, zaraz będziemy tworzyli linie produkcyjne pierwsze. Tak, potrzebuję teraz kilku was. Będzie dobrze. Hop, potrzebuję przede wszystkim piecy. Masz piece? Nie, musisz zrobić sobie. Skąd mam mieć? O matko, no to idę po kamień. Dobra. Kamień też możesz powoli zautomatyzować, bo to będzie niegłupie. Pytanie tylko, skąd ja znajdę kamień? Gdzie ja znajdę kamień? Ruda żelaza. Tam są bajtery, to nad nie idę. Mhm. Halo, halo, dzień dobry. Pustynia, pustynia, dzień dobry. 16. 17 jardów na południe, węgiel. Ruda żelaza. Ej, tu kamienia nigdzie nie ma. Całkiem serio teraz mówię. O, to niedobrze. Ruda żelaza. Węgiel. Wielki odkrywca niedźwiedź rusza na południe. Dobra. Badam południowe granice tego świata. Halo, halo. Co tam? Skała. Tu nie ma w ogóle kamieni. Ruda żelaza. Jest las. Za lasem podejrzewam, że jest zło. Ej, w las ogóle, to nam się cholernie przyda, tak szczerze mówiąc. Tutaj jest w ogóle jakaś cywilizacja, czy nie cywilizacja, tylko tutaj w ogóle oaza jest. Czemu? Dobre tereny, nie pustynne. No co nam pustynia przeszkadza, tylko tu drewna nie ma. Poza tym nas to kij obchodzi. No wiem, wiem. Tak. Bom, 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 bom. Kompletnie nie mamy kamienia. Bardzo niedobrze. Bardzo, bardzo niedobrze. Halo, halo, kamień. Jak na pustyni nie ma kamieni? Ja to nie rozumiem, ja tego nie rozumiem. Jak to jest możliwe? Halo, kamienie. Gdzie jesteś? Halo, czy to są kamienie? Tak, dobra. Kamień! Znalazłem kamień! Mamy linię produkcyjną do żelaza. Żelazo jest zautomatyzowane. Tylko jest go za małego wydobycia, ale to zaraz poprawię, spoko, nie ma problemu. I chyba wygląda na to, że powoli jesteśmy w domu. Będę automatyzował kamień zaraz. Troszeczkę długą bardzo taśmę produkcyjną będę musiał robić, ale wiesz jak jest. No. Mhm, okej. Okay. Dobra, robimy tak. Do miedzi nie ma dociągniętego węgla, co postaram się zaraz naprawić na szybkości. To tak, będę musiał wymyślić, jak to zrobić, a już wiem, jak to zrobię. Mm-hmm. Drewna potrzebuje na gwałt i kabli. No, to musisz zrobić, ja tutaj jestem bardzo daleko. Nie mam drewna, mordo, no. Pomyśl, co by się dzieje, jak nas atakuje taki sam atak bajterów, jak ostatnio. No, jesteśmy w dupie. Zesrasz się, ja jestem daleko. No wiem, że się zesram, bo co mam zrobić? No właśnie. Zesaj się, a nie daj się, jak to mówię. Razem jakieś biedne kłody takie dla biedaków. No, ja muszę zrobić kilka słupów. Dobra, 10 słupów mogę zrobić i to wszystko. Okej, okay, taśmy produkcyjne idą. Mhm. Dom, 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 dom. Oho, lag jakiś? Mhm. O, nie odpowiadasz. No, nie odpowiadam. Coś ci się wywaliło z netem, czy coś? Nie, wyskoczył error gry, no to jest jednak, wiesz, no, alfa. No i niedźwiedź został wyrzucony. Dobra, moi drodzy, to tutaj zrobimy sobie małą przerwę, mamy 19 minut, więc ten odcinek będzie troszeczkę krótszy, a my będziemy się już widzieli w kolejnym odcinku, kiedy mam nadzieję, że już nie będziemy mieli problemów i będziemy w stanie się już z wami normalnie zobaczyć. Ja sobie wyjdę w tym momencie Grezę, ja bym Ignacy, byście wy ze mną, był niedźwiedź? Na razie. A to było Factorio, widzimy się już jutro, moi drodzy, trzymajcie się ciepło, pa, pa!